Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy mnie będziecie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść, nie możecie. Mówili więc Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić? Skoro powiada: Tam, gdzie ja idę, wy pójść, nie możecie. A on rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata. Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem Wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego, kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim, po cóż do Was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego, a oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto Słowo Pańskie. Przejdź Święty przez serca Maryi, aby nasze serca ponęły miłością, abyśmy z miłości do Jezusa przyjęli wszystko, co mówi, całą jego naukę. Maria, 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 ala helon, ala el helo, Adonai, Adonai, Adonai. I wechalachy, Adonai male, a Adonai Pan Jezus mówi do ludu, do faryzeuszy, przedziwne słowa. Odchodzę teraz od was, będziecie mnie szukali. Ale w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Jezus tutaj mówi o swojej męczeńskiej śmierci. Będą szukali Mesjasza, ale przecież poza Mesja Jezusem Mesjaszem nie ma innego. Będą szukali innego, bo Jego odrzucają, dlatego w grzechach swoich pomrą. Pomrą tak jak ci, którzy. Umierali na pustyni, bo sprzeciwili się Bogu Mojżeszowi, Bóg troszczył się o nich, mieli co jeść i co pić manne z nieba i wodę. A jednak było to dla nich za mało. Narzekali, buntowali się i umierali. Więc Chrystus do tego naw nawiązuje. Jesteście jak buntownicy na pustyni. Czyli pokazuje, że jest sługą, synem i sługą swojego ojca. Że jest jak Mojżesz. Że jest oczywiście większy niż Mojżesz. Że idzie do ojca, ale oni z powodu swojej niewiary, z powodu tego, że odrzucą, odrzucają go i odrzucą ostatecznie poprzez skazanie go na śmierć, nie pójdą tam, gdzie on jest, tam, gdzie jest Ojciec Niebieski. Żydzi to interpretują w sposób bardzo złośliwy, przewrotny. Czyżby miał siebie zabić, skoro opowiada tam, gdzie ja idę, wy później możecie. To znaczy, chce popełnić samobójstwo chyba, tak? No bo tak się zachowuje, jakby stracił rozum i widać, że mówi od rzeczy. Jest w depresji. Ogarnęła go rozpacz. Że, że my go nie, od, nie przyjmujemy, wielu pod wpływem naszym go odrzuca jest w depresji, bo tak naprawdę nie jest prawdziwym Synem Boga. Jest po prostu wichrzycielem, fałszywym Mesjaszem i załamał się. Popełni samobójstwo. Więc oczywiście jest to chore, przewrotne z ich strony. Pan Jezus przecież nie miał tego na myśli. Mówił o swojej właśnie męce, a nie zabijaniu siebie samego. O tym, że Jego zabiją. Że właśnie oni Go zabiją. Mówi o tym, że jest z wysoka, czyli z nieba od Boga. Oni są z niskości, oni są z tej ziemi. Oni myślą po ziemsku, oni wierzą tylko to, co ziemskie. Dlatego nie rozumieją Jezusa i Go nie chcą zrozumieć, bo w Niego nie wierzą, że przyszedł z wysokości z nieba. Powiedział Jezus, że nie jest z tego świata. On jest z innego świata, niebieskiego. Oni są z tego świata, więc mówią, myślą tak jak ten świat. Dlatego jest to takie puste, próżne, a nawet bluźniercze. Nie ma w tym pierwiastka duchowego, Bożego. Pomrzecie w grzechach swoich, w grzechach waszych, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem. Tutaj tytuł Boga, Boski, na pustyni. Na Górze Synaj, Mojżeszowi Bóg objawił: Ja jestem, to jest moje imię. Tak tylko mówi Bóg. Bóg jest, ja jestem, to wyznanie Boga. Więc Chrystus mówi, że ten, który objawił się Mojżeszowi, to On. On się objawił Mojżeszowi w krzewie gorącym i on się teraz objawia wszystkim. Powiedział do Mojżesza: Ja jestem, i mówi do, do tych ludzi, którzy też buntowali się przeciwko niemu, Ja jestem, ja jestem Bogiem. To jest wyznanie Boga, boskie. To wyraźnie mówi, kim jest. Tam się objawił poprzez krzew gorący, a tutaj objawia się jako Zielony Bóg. Jest Bogiem i człowiekiem jednocześnie. To jest niewiarygodne. Więc y, to jest niezwykłe, co mówi Jezus. My w to wierzymy, co mówi do nas Pan. I nie chcemy pomrzeć w grzechach naszych, ale chcemy żyć w łasce Chrystusa. Wierzymy, że jest prawdziwym Mesjaszem, który daje nam życie. I, nie, I wyrzekamy się grzechów i chcemy, żeby odpuścił je nam i teraz, i przez całe nasze życie, aż do śmierci, prosimy, aby nam przebaczał. Bo nie chcemy duchowo żyć śmierci przez grzechy nasze i nie chcemy fizycznie umrzeć w grzechach. Chcemy żyć i umierać w łasce Bożej, odchodzić z tego świata do wysokości nieba, tam gdzie Chrystus czeka na nas po prawicy swojego Ojca siedząc, jako Król, jako Zbawiciel. Więc wierzymy Jezu Chryste, że te słowa Ja jestem dotyczą Ciebie, bo Ty o nich mówisz, bo Ty mówisz, że jesteś Bogiem, który objawił się na pustyni Mojżeszowi i ludowi i teraz nam się objawiasz. Tak jak objawiłeś się także tym tłumom ludzi, którzy byli z Tobą, nawet tym zatwardziałym, upartym, Przeciwko Tobie stojącym ludziom, którzy byli twoimi wrogami. My wierzymy, że ja jestem, to jest twoje wyznanie boskie, bo ty jesteś Bogiem. Oni więc z pogardą dalej mówią, kim ty jesteś, bo czytali to właśnie w takim duchu, jak my mówimy, jak mówię, jak my myślimy, jak wierzymy. Tylko oni nie wierzyli w to. To znaczy z pogardą, jak, jak, jakie masz prawo, że coś takiego mówisz? za kiego ty się uważasz? Za Boga? Widać, że odebrało ci rozum. Nie dziwne, że myślisz o samobójstwie. Że chcesz się zabić. Diabeł jest w tobie. Dlatego chcesz się zabić. Mówisz takie bluźnierstwa, herezje. Na pewno tak myśleli i to mieli na myśli, mówiąc takie słowa. Pokardzali Panem Jezusem. Cokolwiek powiedział dla ich dobra, na dobra wszystkich pogardzali, przeinaczali, przekręcali. Przede wszystkim, po cóż do Was mówię? Mam wiele do powiedzenia, do osądzenia. To znaczy, nie ma sensu z Wami rozmawiać, mówić Wam to, bo to um, odrzucacie, gardzicie tym, słowo moje Was osądza, ja e, przez moje słowa Was osądzam, że jesteście ludźmi. Gorszymi od buntowników na pustyni, którzy się przeciwko Mojżeszowi i mnie, na pustyni. Jesteście gorsi. Wtedy atakowały ich węże. Teraz demony was atakują i kąsają. Ten, który mnie posłał, jest prawdomówny. Bóg jest prawdomówny. Mój ojciec mówi prawdę i ja mówię w jego imię prawdę. Wobec tego świata który sprzeciwia się prawdzie, bo żyje w fałszu i kłamstwie. Ja mówię wobec Was, wobec całego świata to, co usłyszałem od, od Niego, od Ojca prawdomównego, który mnie posłał. Nie mówię to, co mi głosi ktokolwiek z tego świata, ale usłyszałem od Ojca słowa i ja je teraz Wam przekazuję. Dlaczego nie chcecie słuchać Ojca, który przeze mnie do Was mówi? Bo Wy Jesteście z niskości, należycie do tego świata. Nie chcecie należeć do nieba. I nie pojęli, że mówił im o Ojcu. Po prostu mówił im o Ojcu, a oni tego nie pojęli. Oni mieli w sobie pokory, aby to przyjąć, że mówi o Ojcu Niebieskim, o Bogu, który jest w niebie. A my wierzymy, że Jezus wtedy mówił o Ojcu i mówi nam dzisiaj o Ojcu. Pojmuje, pojmujemy to, rozumiemy, to też jest niezwykłe i piękne, i peł, bądźmy pełni wdzięczności Bogu za to. Wywyższycie Syna Człowieka, czego powiedział Pan, wtedy poznacie, że ja jestem. Wywyższenie przez wiarę i miłość. Ale tutaj też ma na myśli, kiedy mnie ukrzyżujecie, to nieświadomie, bo macie nienawiść do mnie, ale tak naprawdę mi wywyższycie jako pokornego Mesjasza Zbawiciela, na krzyżu, będę umierał także i za was. Każdy, kto będzie patrzył na mnie na krzyżu i wierzy we mnie, będzie żył wiecznie, nie umrze, nie zginie. Ja sam siebie nic nie czynię, wszystko mówię i czynię, czego mnie Ojciec nauczył. Czyli Jezus tak pięknie znowu mówi o ojcu, że Ojciec jest moim nauczycielem. Ja od dzieciństwa nauczyłem się wszystkiego od Niego. Oczywiście można też dodać od Marii, bo Maria też Go przecież uczyła jako matka. Nauczył mnie Ojciec. Dlatego nauka moja to jest nauka Ojca. I ja nie jestem sam, bo Ten, który mnie posłał, Ojciec, jest cały czas ze mną. Nie opuścił mnie ani na chwilę. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Przecież nie może być inaczej. Jezus, syn, czyni zawsze to, co podoba się umiłowanemu Ojcu, który jest w niebie. Bo Jezus podoba się swojemu Ojcu, że jako syn Boży, który stał się człowiekiem, jako człowiek, czyni zawsze to, co miłe jest Bogu Ojcu. Zawsze. Nie czasem, nie kiedy, tylko zawsze. Czyli zawsze mamy czynić to, tak jak Jezus, co podoba się Ojcu Niebieskiemu. Ojciec nas nie pozostawił, bo my jesteśmy z Jezusem, który był posłany przez Ojca. I my jesteśmy posłani przez Ojca, jak Jezus. Czyńmy zawsze to, co usłyszymy od Ojca poprzez Jezusa. Czyńmy zawsze właśnie to, czego nas Ojciec Niebieski przez swojego Syna uczy. Nauczył i uczy i będzie uczył. Jakie piękne słowa Pana, jak dobrze, że je słyszymy, jak dobrze, że je rozumiemy, jak dobrze wiedzieć, czego oczekuje od nas umiłowany Ojciec Niebieski, przez swojego Syna nam to wszystko objawia. Nasz umiłowany Pan Jezus Chrystus mówi do nas w imieniu Ojca. Jaka odpowiedź była ludzi wtedy, kiedy to słyszeli, kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Setki, tysiące ludzi uwierzyło w Jezusa. słowom Jezusa, bo te słowa były takie, że wywo wywoływały podziw, wzruszenie, poruszenie serca i wiarę. Oczywiście każdy jest wolny. Ktoś może powiedzieć, nie wierzę w Jezusa. Tak jak ci, którzy Go atakowali, którzy Go posądzali o niedorzeczne sprawy. Ale wielu, Powiedział Jezusowi tak: To, co mówisz, jest prawdziwe. Jesteś prawdomówny. Posłał Ciebie ojciec. Mówisz to, co chce Ojciec Niebieski. I my również tego chcemy. Chcemy tego słuchać. Podoba nam się to, co mówisz. Podoba nam się, że Ojciec Niebieski wysłał Ciebie dla naszego zbawienia. Wierzymy w to, bo chcemy być ocaleni przez Ciebie. Bo chcemy, żebyś nas bawił. Żebyś nas uniósł do wysokości nieba. Nie chcemy nic, żyć na niskości. Nie chcemy być ludźmi, którzy żyją tylko dla tego świata. Chcemy żyć dla nieba, gdzie jesteś zjednoczony z Ojcem. Chcemy pójść tam, gdzie Ty już posz... gdzie ty wszedłeś do chwały nieba i nas zaprowadzisz tam. Będziemy żyli. Będziemy żyli w Twojej łasce i miłości na wieki, na zawsze. Wierzymy Twoim słowom, pięknej nauce Ojca, którą Ty nam przekazujesz.